Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Od sobotniego wieczoru aż do teraz gaszony jest pożar archiwum Urzędu Miasta Krakowa, ulica na Załęczu. I na dobrą sprawę, aż do teraz strażacy nie weszli do środka. Dlaczego? No tak, no rzeczywiście ja myślę, że jakby charakter tego pożaru, no to zaskoczyły nas wszystkich. Dlaczego strażacy nie mogą sobie poradzić w jakiś sposób z tym pożarem, no to już trzeba pewnie pytać strażaków. Natomiast ja powiem, że no jesteśmy zaskoczeni tym pożarem, dlatego że no to są budynki nowe. Tam są trzy hale w sumie, dwie z nich zostały oddane w 2018 roku, trzecia w 2019. Wydawały się alarmy, zabezpieczenia przeciwpożarowe, bo przecież budynek, żeby mógł funkcjonować, został oddany do użytku. Tam i eksperci wydawali swoje opinie. No i nawet w tym momencie ten alarm w zasadzie zadziałał. To znaczy alarm włączył się, powiadomił Straż Pożarną. Straż Pożarna szybko przyjechała na miejsce, natomiast zadziałał też ten system przeciwpożarowy. On jest jakiś proszkowo-żelowy. Natomiast ten system sobie po prostu z tym pożarem nie poradził. I teraz jest pytanie, dlaczego? No, wie pani, na pewno, tak jak jest to zwykle w tego typu sprawach, prokuratura wszczęła czy wszczyna śledztwo, ale zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, również i tego rodzaju urządzeń, i on będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, no co się stało, dlaczego ten system sobie z tym pożarem nie poradził. No tak, tak, ale te kwestie, o których pan powiedział wcześniej, jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych przepisach, wymaganiach, przepisach przeciwpożarowych, budynek, który powstał, został oddany do użytku przed 2 laty, miał tylko jedno wejście i teraz przy tej akcji gaśniczej trzeba było wybić dziurę, żeby się w ogóle jakoś do środka dostać i żeby zacząć gasić? Znaczy, wie pani, no konstrukcja archiwum, no to została stworzona przez architektów zgodnie z przepisami. To, że jedno wejście, ja oczywiście się na tym nie znam, ale w przypadku archiwum takiego, które ma funkcjonować, no to jedno wejście jest zaletą, dlatego że nie następuje zbyt duży dopływ pewnie powietrza. W przypadku akcji gaśniczej ma pani rację, to no ja się utrudnia. też na tym nie znam, ale sobie takie pytanie zadaję, skoro w środku jest i liczone one są w kilometrach papieru, te wszystkie archiwalia, to sobie zadaję pytanie, a co będzie, jeśli ogień? No to jest pierwsze pytanie, prawda? Wie pani co, no tak, ale jak budynek został oddany do użytku, on został zbudowany o współczesne, nowoczesne wersje tego rodzaju obiektów, archiwum. Bo przecież inaczej by nie był dopuszczony i tak został stworzony, więc stworzyli go specjaliści. I wydawało się, że budynek jest super bezpieczny. No teraz jest pytanie, skoro tak było, skoro został tak stworzony, dlaczego dzisiaj system, który jest, po prostu sobie z tym pożarem nie poradził? A ja bym powiedział, że dzisiejsza akcja ta pożarowa, tam gdzie walczą strażacy od kilku dni, jest pochodną jakby konstrukcji tego budynku, oczywiście, ale przypuszczalnie założenie było takie, że pożar jakikolwiek by w tym budynku nie powstał, to system przeciwpożarowy miał sobie z nim poradzić. Tymczasem on sobie z nim nie poradził. Tam są dwie kondygnacje, prawda? I jest na razie pytanie, co robić, jak wchodzić, jak się tam dostać, żeby się po prostu ta kondygnacja nie zawaliła. No wie pani, to jest problem, stąd tam jest nadzór budowlany, nadzór budowlany razem ze strażakami radzą, jak to zrobić. To znaczy dzisiaj to wygląda w ten sposób, że jest decyzja o tym, żeby część tego budynku wyburzyć, zrobić albo wyłom, albo wręcz wyburzyć ścianę, dlatego że ten pożar się wciąż tam tli. Więc zostanie wyburzona ta ściana, będzie możliwość wyciągnięcia akt ze środka. I to się dzieje, albo się będzie za chwilę działo, albo się dzieje już w tej chwili, jak rozmawiamy. Jesteśmy w kontakcie i z prokuraturą w Nowej Hucie, bo to jest na terenie dzielnicy Nowa Huta. I jesteśmy też w kontakcie z pracownikami Archiwum Państwowego, także będzie taka komisja przy wyciąganiu akt. No bo to są akta, czyjeś akta, spraw ludzi,
Konkretnie. No właśnie, właśnie, już się pojawiają pytania od osób, które nas oglądają i słuchają, czy wiadomo, jakie dokumenty zostały zniszczone i co w sytuacji, kiedy jakiś dokument się nie znajdzie, ani papierowy, ani zdigitalizowany, co się wtedy będzie działo, kiedy właśnie trzeba coś ustalić, na przykład prawo własności i tych dokumentów nie ma, bo one zostały, tylko zdigitalizowane w takim zakresie, co mamy, ale nie konkretne dokumenty. Dokładnie, ma Pani rację. My w tej chwili nie wiemy, co zostało uratowane, co się spaliło, co uda się odtworzyć, dlatego że w ciągu tych kilku dni część tych dokumentów akt została wyciągnięta i one gdzieś są. Teraz będą wyciągane kolejne, więc zobaczymy, co mamy. To są dokumenty rzeczywiście sprzed kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat. Wytworzone przez wiele, generalnie przez Urząd Miasta, ale przecież Urząd Miasta to też szereg jednostek, które mu podlegają, dotyczące wszelkiego rodzaju spraw. I oczywiście to jest i architektura, i MOPS, i sprawy spadkowe, i sprawy różnego rodzaju zahaczające o Skarb Państwa. No, wie Pani, no wszystkie te Bardzo cztery ważne rodzaje. życiowe dokumenty po Dokładnie. prostu. Każdy, kto jest dorosły, w jakiś sposób w którymś momencie przecież załatwiał różnego rodzaju sprawy z urzędem, więc to można sobie wyobrazić. No ale To właśnie, jest. co wtedy, kiedy potrzebuje Krakowianin takiego dokumentu, a on spłonął? I co ma wtedy zrobić? Wie Pani, to po pierwsze tak, musimy ustalić, co zostało zniszczone, bo tego w tej chwili nie wiemy, jaki zakres dokumentu. Po drugie, no, będziemy wiedzieli, bo my znamy zagadnienia. Są teczki, które jakby określają, czy to jest elektronicznie zapisane, jakiego rodzaju sprawa była, czego dotyczyła, jakiego okresu, jest imię i nazwisko. Czyli będziemy wiedzieć, bo to jest w zapisach elektronicznych, jakiego rodzaju był to dokument. Czyli tak sobie wyobrażając, mamy akta sprawy, tą obwolutę, czyli mamy obwolutę. Możemy nie wiedzieć, co było w środku. Ale Otóż to. dokładnie. Natomiast jest również i tak, że my przecież jako urząd współpracujemy z mnóstwem różnych instytucji. Cały czas krążą jakieś papiery, to jest sąd, to jest prokuratura, to są urzędy skarbowe, to jest minister finansów, więc część na pewno z tych dokumentów będzie można otworzyć na podstawie tej dokumentacji, która gdzieś krąży. Części, niektóre z tych dokumentów mają wtórniki, mają kopie jeszcze w tych wydziałach, które je wytworzyły. Najczęściej dotyczy to tych dokumentów, które zostały przekazane do archiwum niedawno. Ale ma Pani rację, że będzie część dokumentów, których się nie udało odtworzyć. A teraz dopiero jak strażacy nam pozwolą, pracownicy archiwum wejdą do środka i zobaczymy, co straciliśmy. Dopiero tutaj będziemy się martwili, zastanawiali, no, jak w takiej sytuacji wybrnąć z kłopotu, który będzie miał ewentualnie człowiek, którego te sprawy dotyczą. Ale tego, wie Pani, no, na dzień dzisiejszy Tak, na razie nie trudno to wiemy. powiedzieć. Oczywiście, no, zrobimy wszystko, bo tutaj trzeba stanąć na głowie, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby on z tego powodu nie miał dolegliwości. Więc to są na razie na gorąco takie domysły, co i jak będzie można z tym zrobić. Maciej pyta, co z nagraniami z kamer? Podobno w budynkach jest ich w sumie 47. Wie Pani co, no tak, to jest bardziej sprawa znowu dla policji, natomiast tam jest monitoring, dlatego że obok tych trzech budynków archiwum jest również monitoring Straży Miejskiej. Tam na co dzień siedzą strażnicy Straży Miejskiej i na zewnątrz jest monitoring. No z tego co wiem, to policja już ten monitoring zabezpieczyła. Czy ten budynek też, tutaj takie pytanie padło, będzie się nadawał do użytku po ugaszeniu? Wie Pani, no, na to odpowie nadzór budowlany. Jest tak, że ja bym powiedział, że te straty są dwojakiego rodzaju, dlatego że budynek jest ubezpieczony na kwotę 12 milionów złotych, więc powiedzmy te straty finansowe są w jakiś sposób do odrobienia, no i te straty niefinansowe, straty dla ludzi, te są nie wiadomo. Czy budynek będzie się nadawał? Pewnie nikt dzisiaj na to nie odpowie, bo tu znowu jest potrzebna jakaś ekspertyza, są potrzebni biegli, którzy orzekną, że tak, no możemy użytkować, albo trzeba budynek rozebrać. Myślę, wie Pani, że to znowu potrwa parę dni.
Żyjemy w czasach fake newsów, spiskowej koncepcji dziejów, ale pojawiła się jednak taka informacja nie wzięta wcale z forów internetowych, że to było podpalenie. Wie pani co, no tak, no, żyjemy sensacja, oczywiście karmi się swoimi realiami. Ja też czytałem wszystkie sensacyjne doniesienia. Przed chwilą słyszałem i czytałem wypowiedź rzecznika policji, który wykluczył, aby było to podpalenie. Więc no, jakby zakładamy, a że. Pana policyjny nos, co panu podpowiada? A mój policyjny nos również mówi, że jest to mało prawdopodobne. Dlatego, że patrząc chociażby na źródło ognia, które było gdzieś od góry, no oczywiście wszystko można skonstruować, można sobie wyobrażać, ale podpalenie w ten sposób od góry jest mało możliwe i wręcz nieprawdopodobne, rodem z jakiegoś filmu sensacyjnego. Także wie pani, to jakby poza off record, poza jakby oficjalną moją wypowiedzią jako rzecznika, bardziej jako byłego policjanta, ja bym stawiał bardziej na jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej, na tego typu rzeczy, niż celową działalność. Tu jeszcze widzę, że radna Alicja Szczepańska, też nasza rozmówczyni, w kilku tematach uspokaja co do tych dokumentów właśnie, pisząc, że tworzy się decyzją administracyjną tak zwane odtworzenie akt, czyli takie ścieżki zostaną uruchomione i myślę, że mieszkańcy Krakowa tutaj na pewno to, co będzie możliwe, będzie dostępne i mieszkańcy Krakowa nie muszą się na razie martwić, że nic nie będzie możliwe. Ale oczywiście, że tak, wie pani, ja bym powiedział, że w tym szczęście, w nieszczęściu jest takie, że wśród tych zbiorów nie było dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego. I to jest ważne, dlatego że najczęściej właśnie ludzie korzystają z tych zbiorów z Urzędu Stanu Cywilnego. One są gdzie indziej i ich tam nie było. I to jest szczęście w nieszczęściu, że rzeczywiście tego tam nie ma, bo byłby no, kłopot i to byłaby fatalna już do końca historii. To czekamy na wyjaśnienie tej sprawy, bo rzeczywiście jest tutaj dużo pytań, dużo kwestii ciekawych, to chyba nie jest najlepsze słowo, bo sytuacja jest bardzo niewesoła. Jak do tego wszystkiego doszło w nowym budynku? Na to pytanie poszukujemy odpowiedzi i będziemy jej dalej poszukiwać i czekać na informacje w tej kwestii. Bardzo dziękuję. Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani. Dziękuję państwu.